Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Kochani, pomódlmy się przez chwilę jeszcze, zanim będziemy słuchać słowa. Ojcze, w imieniu Twojego umiłowanego Syna stajemy przed obliczem Twoim i wiemy, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie pojąć tych słów. Potrzebujemy Ducha Świętego. Udziel nam dzisiaj poznania, mądrości, bojaźni Bożej. Niech to wszystko na nas zstąpi, na każdego słuchacza, także i na mnie. Panie, niech dzisiaj imię Twoje będzie uwielbione i wywyższone. Amen. Kochani, bardzo Was witam serdecznie także ze swojej strony. Cieszę się, że zebraliśmy się dzisiaj licznie, aby spędzać ze sobą czas, aby słuchać słowa, aby zagłębiać się w tym, co Pan nam dał, a dał nam słowo, które do nas przemawia, koryguje. Kochani, zostałem poproszony o to, aby podzielić się nieco takimi moimi spostrzeżeniami, ponieważ chciałbym też pozdrowić Was bardzo serdecznie z Oslo, z Norwegii. 2 tygodnie temu usługiwałem tam w tamtejszym zborze. Mieliśmy bardzo dobry czas. Tamtejsza Polonia zebrała się w sobotę, także i w piątek. Miałem przywilej usługiwać na jednej z grup domowych, na której też zebrała się Polonia. Polacy, którzy mieszkają na obczyźnie. Rozważaliśmy tematy czasów ostatecznych. Ja nie wiem, czy ja mam jakiś monopol na to, czy o co chodzi. W każdym razie cieszę się, że Kościół w XXI wieku, w 2017 roku, kiedy tak naprawdę na naszych oczach dzieje się tak wiele, pragnie w swoim sercu słuchać tych słów. Błogosławiony ten, kto czyta, kto słucha i kto trwa. Jest napisane w Księdze Objawienia. Kto czyta słowa proroctwa tej księgi, kto słucha proroctw tej księgi, kto w nich trwa. A więc cieszę się z tego powodu bardzo. Mieliśmy tam taki błogosławiony czas, długie rozmowy na ten temat. Naprawdę było bardzo, bardzo dobrze. Ale też pozdrawiam Was z Przemyśla. W ubiegłą niedzielę, w zasadzie piątek, sobotę, niedzielę usługiwałem tam wykładami, także na spotkaniu młodzieżowym i na nabożeństwie niedzielnym. Bardzo żywa społeczność, przeżywająca. Wiele osób było dotykanych, przeżywało słowo. No i nie mogę tego ukryć, że tam też mówiłem o czasach ostatecznych. To nie jest tak, że mam tylko jedno kazanie, którym ciągle usługuję. Nie, po prostu kościoły chcą tego słuchać i bardzo to przeżywają. Kochani, a więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie z tych społeczności, bracia i siostry, z pastorami kazali pozdrawiać Ustroń, braci w Ustroniu, siostry w Ustroniu. A dzisiaj chciałbym usługiwać na równie podobny temat, aczkolwiek dzisiaj ewangelizacyjnie, ponieważ chciałbym nieco praktycznie na ten temat usłużyć. Otwórzmy wspólnie razem Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, 32 i 33 wiersz. Jakiś czas temu, kiedy usługiwałem na wtorkowym nabożeństwie, to było prawdopodobnie około 3 tygodnie, 4 tygodnie temu, wówczas zaznaczyłem, że będę mówił na następnym wykładzie o jednym z najpotężniejszych znaków dla ludzi 2017 roku, XXI wieku, jaki jeszcze do dzisiaj jesteśmy w stanie na nasze oczy oglądać, a który do dzisiaj stoi w Ziemi Świętej. Mówiłem, że o tym będę mówić i chciałbym dzisiaj w nieco inną stronę, ale nieco zaznaczyć ten temat. Czytamy w 17 rozdziale, 32 i 33 wierszu takie oto słowa. Pamiętajcie, co się stało z żoną Lota. W naszym starym tłumaczeniu warszawskim jest napisane: wspomnijcie żonę Lota. Ale czytajmy dalej, ponieważ Pan Jezus do czegoś odnosi to owo wspominanie o żonie Lota. Każdy, kto będzie próbował uchronić swoją duszę, straci ją. A kto ją straci, zachowa ją przy życiu. To nie jest nielogiczne zdanie.
Jak niektórzy powiadają, chcąc skrytykować służbę Pana Jezusa, Jego posługę, często ludzie posługują się takimi argumentami. On był człowiekiem, który postradał zmysły. Raz mówił tak, raz mówił tak i w tym przypadku pewnie by powiedzieli, no w jednym momencie mówi, że kto będzie chciał zachować życie, ten je straci, a kto je straci, ten je zachowa. Cóż miał na myśli Pan Jezus? Zaraz do tego będziemy się odnosić. Natomiast zechciejmy zauważyć, jaka jest stawka tego fragmentu. Stawką jest życie. A więc jeśli dzisiaj mówimy o fragmentach, o słowie, które ma potencjał do tego, aby nas uratować, zechciejmy je poważnie potraktować dzisiaj. Pan Jezus powiedział, że tu kwestia jest życia. No nie chodzi o to, aby mieć lepsze życie, bardziej bujne, bardziej napełnione przygodami i jakimiś tam wydarzeniami. Chodzi o to, aby to życie mieć po prostu, bo można je stracić. W tym fragmencie jest to bardzo jasno napisane. Kwestia życia i śmierci. Kochani, wspomnijcie żonę Lota. Te słowa padają tak naprawdę po takim dłuższym fragmencie, w którym Pan Jezus informuje uczniów, swoich słuchaczy, tych, którzy z Nim chodzili i którzy spoglądali na Jego czyny. Informuje w tym długim fragmencie o czasach końca, o tym, co ma się wydarzyć, o tym, co... Być może, jak oni rozumieli, jeszcze ich własne oczy będą oglądać. A więc przedstawia im te wszystkie wydarzenia. Będziecie słyszeć o wieściach wojennych. Będą choroby, będą zarazy. Księżyc się w krew zamieni. Słońce straci blask. I tak mówi o tych wszystkich wydarzeniach i na końcu tego rozważania stawia im jakby pewne polecenie i wyzwanie jednocześnie. Wspomnijcie tym wszystkim, co teraz słyszeliście, wspomnijcie na żonę Lota. Bo tak jak i wy, tak wiele usłyszeliście z moich ust, ona też wiedziała, co robić. Ona też była napełniona wiedzą, poznaniem, instrukcją, co robić, gdy. Myślę, że dzisiaj wielu chrześcijan jest tak napełnionych wiedzą na temat czasów ostatecznych, że nieraz się zastanawiam, po co znowu o tym mówić. Ale tak naprawdę nie po to zwiastuję na te tematy i nie po to myślę, że wielu innych zwiastuje na te tematy, aby jeszcze więcej wiadomości, jeszcze więcej poznania i ciekawostek wyszukiwać ze świata, ale właśnie po to, abyśmy czasem w tym naszym poznaniu nie byli jak żona Lota. Abyśmy nie zmarnowali okazji, która jest nam dana i ratunku, który jest nam przygotowany. Kochani, żona Lota to nie jest jakaś negatywna postać literacka, na którą popatrzymy z daleka i rozważymy sobie jej losy i postępowanie. To był człowiek. To była istota. To była osoba, która spotkała się z Bogiem na swój sposób. Spotkała się z aniołami i słyszała wyraźnie w swoich uszach wezwanie Boga do tego, aby coś ze sobą uczynić. To była osoba, która tak jak i wielu, wielu ludzi dzisiaj słyszy pewne wezwanie do tego, aby ze sobą także coś zrobić. Kochani, wspomnijcie żonę Lota. Przypomnijcie sobie żonie Lota. Jeśli mamy sobie przypomnieć, to zechciejmy otworzyć sobie właśnie te wersety. 19 rozdział pierwszej księgi Mojżesza, 15 wiersz do 29. Przeczytamy sobie o tej osobie, o jej tak naprawdę, o tym, co ona przeżyła i jak w tych okolicznościach, w których się znalazła, się zachowała. Gdy zaczęło świtać, aniołowie naciskali na Lota: ruszaj, wyprowadź stąd żonę i obie córki, abyś nie zginął z powodu winy tego miasta.
Lecz gdy Lot się ociągał, chwycili go za rękę, zabrali też jego żonę i dwie córki. Wyprowadzili z miasta i zostawili na zewnątrz. W ten sposób Pan okazał mu miłosierdzie. Za miastem jeden z aniołów przynaglił: teraz ratuj życie, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się, dopóki nie opuścisz tego okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale Lot zaczął prosić: Panie, nie dam rady. Tak, widzę, że okazujesz przychylność swemu słudze. Wyświadczyłeś mi wielką łaskę. Chcesz mnie zachować przy życiu, ale ja nie zdołam uciec w góry. Wcześniej dopadnie mnie nieszczęście i umrę. Widzisz to miasto w pobliżu? Tam ucieknę. Jest niewielkie. Tam się schronię. Małe, prawda? Tam ocalę swe życie. Dobrze, usłyszał Lot. I w tej sprawie okażę ci względy. Nie zniszczę tego miasta, które mi wskazałeś. Pośpiesz się, schroń się tam, bo nie mogę nic zrobić, dopóki tam nie wejdziesz. Właśnie dlatego nazwa tego miasta brzmi Soar. Kiedy wschodziło słońce, Lot wchodził do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia. Spadł on od Pana, prosto z nieba. Zniszczył on te miasta, zniszczył cały okręg, wszystkich mieszkańców tych miast, nawet zieleń na polach. A żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś wstał o świcie i udał się na to miejsce, gdzie wcześniej stał przed Panem. Spojrzał w kierunku Sodomy i Gomory, na cały tamtejszy okręg. Zobaczył, że nad ziemią wznosi się gęsty dym. Przypomniał on dym wznoszący się z gancarskiego pieca. Gdy Bóg zniszczył miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama. Kiedy kładł kres miastom, w których mieszkał Lot, jego samego uchronił od zagłady. A więc ta dłuższa historia przedstawia to, co miało miejsce w Sodomie i Gomorze. Wielu ludzi krytykuje całą tą historię albo nawet podważa jej istnienie, dlatego że jakieś niemożliwe im się to wydaje, żeby tam, gdzie dzisiaj pustkowie i nic nie rośnie, tam było zielono, tam było bujne życie. Nie potrafią sobie tego wyobrazić w tamtym miejscu. Wielu tych, którzy jeżdżą do Izraela i chodzą po tamtejszym miejscu, tak naprawdę zastanawiają się, jak to możliwe, że tu kiedyś kwitło życie, że tu kiedyś było bujne życie. Muszę powiedzieć, że Sodoma i Gomora to były miejsce i okoliczne miasta, tak jak mówiłem na wtorkowych nabożeństwach. To było miejsce bardzo żyzne. Tam przelewały się kosztowności, pieniądze, tam był dostatek chleba, tam było wszystko. Myślę, że każdy w ówczesnych ludzi marzył o tym, aby właśnie tam ogrodzić się i tam wypasać swoje trzody. Takie marzenie miał Lot. I do takiego marzenia się dorobił. A więc to było miejsce, w którym warto było żyć. To był jak dzisiejszy Nowy Jork, w którym kwitnie życie i który jest pępkiem świata. A więc każdy marzył o tym, aby tam żyć. Ale w tych okolicznościach nie tylko żyje Lot, ale i jego rodzina. Zauważcie i skupmy się dzisiaj na żonie Lota, ponieważ nie do Lota przyrównuje Pan Jezus ludzi ostatnich czasów, ale właśnie do żony Lota. Żona Lota. Nie wiadomo, gdzie poznał Lot żonę Lota. Nie wiadomo, gdzie poznał kobietę, o której Biblia nie mówi, jak ma na imię. Nie sądzę, żeby jej imię brzmiało żona Lota. Po prostu była jego żoną. Ale zastanawiam się, czy tak naprawdę to jest świadectwo tego, że Biblia nie bardzo chce się skupiać i zajmować ludźmi, którzy byli tak blisko ratunku, a z niego nie skorzystali.
Być może. Nie jestem pewien. Natomiast sam fakt tego, że nawet jej imię nie pada w Biblii, jest tak jakby bezimienną osobą, która miała swoje 2 minuty, swoje 5 minut i z nich nie skorzystała. To jest wielka lekcja dla nas, bo każdy z nas ma swoje 5 minut w życiu. Ma swój moment, w którym Pan Bóg puka tak odważnie do naszego serca i zaprasza nas do relacji, w której wszystkie grzechy w jednej chwili są odpuszczone i rozpoczyna się nowe życie. Do relacji, w której tak naprawdę możesz zostawić to swoje ziemskie, pełne grzechu życie, a więc tą Sodomę i Gomorę, w której być może trwasz. Jesteś zaproszony do tego, aby wyjść i udać się do Soaru, do bezpiecznego miejsca, w którym Boży sąd już nie grozi. A więc do tego i żona Lota była zaproszona. A więc cała ta historia tak naprawdę mówi nam i kładzie nacisk na żonę Lota. Ale zauważcie, coś niezwykłego dzieje się w tej historii. Bo nie tylko żona Lota spojrzała na Sodomę i Gomorę. Lot tego nie zrobił, bo doskonale wiedział, co mogło mu grozić, choć pewnie nie przypuszczał, że mógłby zamienić się w jakiś słupek. Ale był jeszcze ktoś, kto swój wzrok podniósł w stronę Sodomy i Gomory. To był Abraham. Jak uważnie czytacie tą historię, zauważycie, że tak naprawdę w postawie żony Lota, a w postawie Abrahama, chociaż ich oczy skierowane były w tym samym kierunku, to ten wzrok był jednak inny, zupełnie inny. Choćby fakt tego, że Abraham nie odwrócił się, aby popatrzeć na Sodomę i Gomorę, ale patrzył na wprost. To też jest pewna myśl, bo powiada Boże Słowo, że każdy, kto przyłoży rękę do pługa, a kto patrzy się, odwraca się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Abraham nie popatrzył wstecz, on popatrzył w przód. To jest pewna myśl, abyśmy w naszym życiu, nawet jeśli popełniamy błędy, nawet jeśli dopuszczamy się pewnych uchybień, potrafili rozwiązać to przed Panem i dalej patrzeć w przód, zostawić przeszłość, przyjść do Pana, powiedzieć: Panie, tak, moja przeszłość cała świadczy przeciwko mnie. Ale jest dzień, który dał nam Pan. Dzień łaski i odkupienia. Dzień, w którym, jak powiada apostoł Paweł, już nie trzeba patrzeć wstecz, można zapomnieć o tym, co było. I nawet jak mówiła kochana siostra, mówiąc w świadectwie, nawet nie wspominać tego, co było, ale patrzeć w przód. Bo to, co jest przed nami, jest wspanialsze. To jest pewne. Żona Lota. Kobieta, która podniosła swoje oczy, ale najpierw zrobiła zwrot. Zwróciła się wstecz, popatrzyła. I ja w tym wzroku, w tym jej spojrzeniu, tak naprawdę doszukuję się pewnych myśli. Może to wszystko, co słyszałam, to nie jest prawda. Może to moje piękne mieszkanko, które tam zostawiłam, może jeszcze będzie możliwość do niego wrócić. Może to, czego się tam dorobiłam, to wszystko, co tam miałam, może to nieprawda, że to wszystko w ogniu płonie, może sprawdzę, czy to prawda, czy to jest prawda. Kiedy tak naprawdę rozmyślam o jej spojrzeniu, doszukuje się także takiej myśli. Czy na pewno za to, co tam się dzieje, spotka ich kara? Czy na pewno ci, którzy tam żyją, będą umierać? Myślę, że jeśli takie jej towarzyszyły myśli, to tak naprawdę odnoszą się do pierwszych ludzi. Czy na pewno, to nasze na pewno, czy na pewno tak jest, jak Bóg powiedział, zwodzi nas wielokrotnie i zwodzi człowieka wielokrotnie. Mówiłem o tym, że dzisiaj ludzie
albo inaczej, że dzisiaj świat naukowy, jednym z takich najczęstszych ataków świata naukowego na historię biblijną jest właśnie Sodoma i Gomora. Mówiłem też o innych, ale także i Sodoma i Gomora. Dlaczego? Bo jeśli to miasto kiedyś istniało i jeśli w tym mieście faktycznie było bujne życie, jeśli to miasto tętniło życiem i żyło na swój sposób i na swoje wyobrażenie, to to, co się stało z tym miastem, dowodzi, że istnieje Bóg i ma prawo zrobić wszystko, co zechce, jeśli tylko coś mu się nie spodoba. A to, co tam się stało, powinno przerażać i powinno rozkrajać nasze serce i serce wszystkich ludzi na pół, aby uświadomić sobie to, że grzech zawsze się spotka z karą Bożą. Zawsze. A więc żona Lota żyła w takim miejscu. Czy na pewno Sodoma się pali? Czy na pewno tam się coś dzieje? Ale zechciejmy zrozumieć, co Abraham mógł myśleć, kiedy patrzył na to miejsce. Te same oczy, można by było powiedzieć. Ten sam człowiek, bo on też był człowiekiem, ale już inne serce, inna postawa. On nie patrzył wzrokiem tęskniącym za tym miastem. On mieszkał daleko poza. On patrzył. I to zresztą w ostatnim wersecie, który dzisiaj przeczytaliśmy, wybrzmiewa bardzo jasno. On patrzył z nadzieją, że Lot uszedł z tego miejsca. On patrzył, bo doskonale wiedział, że to się stanie, bo Bóg tak powiedział. Ale patrzył z nadzieją, czy Lot na pewno skorzystał z ratunku, który Bóg mu dał. To były oczy pełne nadziei. Oczy pełne wiary w to, że Bóg nie tylko sądzi, ale także zgotował i ratunek. To były oczy pełne wiary. Kochani, także w innym momencie historii świata było mnóstwo ludzi, którzy mieli tak naprawdę dwie postawy. Czy pamiętacie, co działo się, kiedy nasz Zbawiciel, Chrystus Pan, umierał na krzyżu? Czy wówczas wtedy również nie było takich dwóch? A więc nie było i ludzi, którzy przedstawiali swoją postawą żonę Lota, ale także i takich, którzy patrzyli oczami Abrahama? Czy nie było takich, pełno ludzi, takich, którzy jak żona Lota, być może za bardzo nie zainteresowali się ratunkiem, ale chcieli wracać, mijając krzyż, jakby obok, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje. A jakiś następny przestępca został ukrzyżowany. Wracając do swojego starego życia, pominęli zbawienie i ratunek. Nawet ci, którzy szydzili, patrzyli jakby oczami żony Lota, mówiąc, innych ratował, a sam siebie wyratować nie może. Pomijali jednak fakt, że on dalej ratował, wisząc na krzyżu. Ale byli też tacy, którzy wpatrywali się w niego i widzieli zbawienie. Którzy patrząc na jego śmierć, widzieli zbawienie. Czy w końcu nie przypominacie sobie, na pewno przypominacie sobie, dwóch łotrów, z których jeden patrzył jak żona Lota, a drugi patrzył jak Abraham. Ten mówił, jeśli jesteś Zbawicielem, zejdź z krzyża. Nie dowierzając, że jest Zbawicielem. Ale ten, który patrzył oczami wiary, mówił, Panie, kiedy tylko wejdziesz do Królestwa Bożego, wspomnij na mnie. A więc ten także doznał ratunku, ponieważ wierzył. Ale żona Lota, nie tylko skupiamy się na tym, co zrobiła kiedyś. Jest tak naprawdę obrazem tego, co się dzieje dzisiaj. Pan Jezus powiedział, wy, którzy tak naprawdę wiecie wszystko, wspomnijcie żonę Lota, bo ona też wiedziała. Żona Lota doznała najwspanialszych rzeczy, nawet większych niż my, którzy tu jesteśmy, a którzy siedzimy na tej sali. Czy nie ma, albo inaczej, czy jest jakaś osoba na tym miejscu, która
potrafiłaby powiedzieć: a nie chciałbym się spotkać z aniołem nigdy. To przecież jest w naszych marzeniach, chociaż błogosławiony ten, kto nie widział, a wierzy. Ale i tak, z pewnością w sercach wielu, jakież to by było wspaniałe, gdyby Pan posłał posłańca, anioła, który by mógł ze mną porozmawiać. Marzymy o tym, aby śnić, jak biblijni ludzie, jak mężowie Boży, śnić, a w naszych snach, aby do nas przemawiał Bóg. Marzymy o takiej bliskiej relacji, bliższej niż bliska. Żona Lota tego doświadczyła. Pewnego dnia już nie mąż uchwycił ją za rękę, ale sam Pan poprzez aniołów swoich uchwycił jej dłoń i powiedział: chodź, uchodź z tego miejsca. Czytamy: wyjdź z tego miejsca, oto zgotowałem ci ratunek. Ratunek, który tak naprawdę wyzwoli cię od tych więzów, które tutaj są. Ale ona nie do końca skorzystała z tego ratunku. Dlaczego Pan Jezus porównuje żonę Lota do ludzi czasów ostatecznych? Dlatego, że tak jak za tamtych czasów, tak i dzisiaj w taki wzmożony sposób tak naprawdę dzieje się to samo, co w Sodomie i Gomorze. Nie będę mówił o tych wszystkich nieczystościach seksualnych, które tam się działy. Chciałbym przedstawić wam grzech, który tak naprawdę był jednym z głównych grzechów Sodomy i Gomory. Pycha i umiłowanie własnego życia. Dostatek i brak troski o innych. Pycha i to samolubstwo, jeśli można to tak odmienić. Umiłowanie swojego życia. Ten, kto zabiegać będzie o życie swoje, czytaliśmy jeszcze na początku tej usługi, by je zachować, utraci je. Ten, kto będzie zapatrzony w swoje życie u kresu wieków, może się okazać, że utraci swoje życie, zamiast je zachować. Ten, kto zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. Żyjemy w okresie, kiedy słowo mieć, posiadać, dorobić się, pisze się dużymi, pogrubionymi literami, a za nim jeszcze kilka wykrzykników. Musisz to mieć. Kto z was słyszał kiedyś to zdanie? Musisz to mieć. Co jakiś czas wychodzą nowe produkty, nowe jakieś rzeczy i okazuje się po chwili, że tak naprawdę do tej pory ich nie było, ale od tej chwili musisz je mieć, bo nie da się bez nich żyć. Chciałbym powiedzieć, chociaż ciężko sobie to wyobrazić, że kiedyś internetu nie było i jakoś ludzie żyli, dało się żyć. Dzisiaj naprawdę zastanawiamy się, jak to jest możliwe, żeby wtedy można było żyć. Młodzi ludzie, a więc moje pokolenie, sam bym pewnie powiedział, a pewnie ludzie mało wtedy wiedzieli, mniej niż my, mniej umieli i być może mieli nudne życie. Ale okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Ludzie bez internetu choćby dla przykładu potrafili zrobić więcej. Zdaje się, że zrobić potrafili wszystko. Z niczego nawet. Wiedzieli znacznie więcej, bo mieli tak zwaną mądrość życiową, której dzisiaj brakuje. I na pewno mieli bardzo interesujące życie pełne przygód. Ludzie będą samolubni. Czytamy w drugim liście Tymoteusza drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Otwórzmy sobie 3 rozdział, 2 wiersz. Bo chciałbym o czymś teraz bardzo szczególnym powiedzieć. Ci, którzy zabiegać będą o swoje życie. A czytamy w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdziale, 2 wierszu. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi i pyszni. Czytamy dalej: bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Kochani, w 4 pierwszych określeniach pada jakby jedna i ta sama myśl. Ludzie będą, gdyby to tak ubrać w jedną myśl, egoistyczni.
umiłowani, zamiłowani w sobie, bo i samolubny to człowiek, który kocha siebie, to samo z siebie wynika, chciwy to człowiek, który chce dla siebie, pyszny to człowiek, który przedstawia siebie, a więc chełpliwy jeszcze jest to ten, który się chełpi sobą. A więc tak naprawdę na siebie, skoncentrowanie na sobie jest czymś, co apostoł Paweł mówi, będzie określeniem albo cechą ludzi numer jeden ostatnich czasów. I powiem wam bardzo ciekawą rzecz. Jakiś rok czasu temu na pewnej ewangelizacji, która była połączona właśnie z tą tematyką czasów ostatecznych, po raz pierwszy zaznaczyłem taką oto myśl, że to, co jest napisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, dzieje się na naszych oczach, ponieważ gdzieś około 2-3 lata temu, może więcej, zaistniała taka oto rzecz wśród młodego pokolenia, a i starsi tym także się interesują, tak zwane selfie. Selfie. To jest może śmieszne, ale powiem wam coś. Rok temu po raz pierwszy zacząłem o tym mówić, że według mnie to owo robienie sobie zdjęć i umieszczanie w internecie, aby tylko inni to zobaczyli i tylko inni podziwiali i tylko inni podnieśli kciuk do góry, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby samego siebie przedstawić, to jest moim zdaniem dowód na to, że apostoł Paweł wiedział, co mówi. Bo okazuje się, że socjolodzy dowodzą, że nasze pokolenie, w którym żyjemy, jest najbardziej samolubnym, pysznym i zapatrzonym w siebie pokoleniem ze wszystkich, które chodziły po ziemi. To mówią naukowcy. Rok temu zaznaczyłem to, nie wiedziałem wówczas, że ktoś o tym wcześniej mówi. Okazuje się, gdzieś 3 miesiące temu zobaczyłem, że nawet na CNN, Fox News i innych takich wielkich mediach zaczynają ten temat podkreślać, co się dzieje, mówiąc o selfie. Nie mówię o tym, że to jest grzech, ale mówię o tym, że to tak naprawdę świadczy o umiłowaniu samego siebie. Ludzie idą gdzieś w góry, idą na jakieś fajne miejsca, kiedy tak naprawdę człowiek dawnymi laty sam napawał się tym, co zdobywał, cieszył się w pokorze serca, że coś zdobył, a dzisiaj człowiek udaje się na małą czantorię i tym wielkim, niezwykłym wydarzeniem uwiecznia zdjęciem to wielkie wydarzenie, aby pochwalić się całej ludzkości i tylko czeka, aż inni pochwalą go za sprzęt, za ubiór, za to, jaką ma muskulaturę i tak dalej. A więc tak właśnie wygląda dzisiaj świat. Tym się dzisiaj karmi, szczególnie młode pokolenie, moje pokolenie, a jeszcze nawet i te młodsze. Zrobić sobie zdjęcie, pokazać, jakie mam buty, jaki mam ubiór, pokazać siebie, aby inni mnie podziwiali. Bo ja jestem najważniejszy. Bo to, co ja, to, co moje, kim ja jestem, chcę, aby inni to widzieli. Ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi i pyszni. Tak mówi apostoł Paweł, a ja widzę to na własnych oczach. Tak mało już, albo tak niewiele spotyka się ludzi, którzy sami ze sobą potrafią się po prostu pocieszyć tym, co mają. Nie chwaląc się tym, co zdobyli. Pan Jezus mówi, kto będzie zabiegał o siebie, może się okazać, że straci życie. A kto postanowi, że utraci swoje życie, ten je zyska. Chciałbym zmierzać do konkluzji, do wniosku, takiego ostatniego wniosku z tej usługi. Ponieważ wielu ludzi mogłoby powiedzieć, zaraz, czy Pan Jezus nawołuje do tego, aby skończyć ze swoim życiem, powiesić sznurek albo połknąć tabletki albo jeszcze coś innego zrobić i tak skończyć ze swoim życiem? Nie, Pan Jezus nie mówi o tym. On powiedział, że kto niszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. A świątynią ducha jest właśnie człowiek. A więc Pan Jezus nie nawołuje do samobójstwa. Tak nawiasem mówiąc, z przykrością patrzę na to, co się dzisiaj dzieje. Jak nawet jakieś gry komputerowe dzisiaj zmuszają młodych ludzi do popełniania samobójstwa. W setkach młodzi ludzie skaczą z budynków, bo jakaś gra komputerowa im to podpowiadała.
Myślę, że ci, którzy tym tematem się interesują, to wiedzą, o czym mówię. A więc do czego to dochodzi? Ale Pan Jezus nie nawołuje do samobójstwa. Pan Jezus nawołuje do tego, abyśmy złożyli swoje życie u stóp Jego. W tym samym tak naprawdę zrezygnowali ze swojego życia, a pozwolili, aby On nad nim zapanował. Aby już nie ja, nie moje życie i nie to, co ja i nie to, co moje się liczyło, ale to, co Jego i to, kim On jest. Kochani, żona Lota, kobieta, która doświadczyła wezwania, doświadczyła zaproszenia, którą sam Pan Bóg zaprosił do relacji, do tego, aby doznała ratunku, nie skorzystała do końca. Zbyt jasnym światłem zaświeciły jej kosztowności tego życia. I w ten sposób, nawet w symboliczny sposób, to owo jej zakotwiczenie się w tej ziemi zaowocowało tym, że tak jak ta ziemia zbudowana z tego materiału, z którego jest zbudowana, tak i ona została słupem tej ziemi, można by było powiedzieć. Nie stała się solą tej ziemi, stała się słupem soli, który dowodzi na to, że jeśli człowiek tak bardzo zakotwiczy się w tym życiu, może się minąć z ratunkiem, który Bóg zgotował. Kochani, jestem pewien, że to, o czym dzisiaj mówimy, tak naprawdę może zachęcać tych, którzy jeszcze o Bogu nie słyszeli. Ponieważ Pan Jezus, chociaż wiedział, że usługuje ludziom, którzy pracują, którzy mają życie, którzy mają swoje jakieś tam zaangażowanie, swoje jakieś tam plany i inne rzeczy, to jednak zachęcał ich do tego, raczej wzywał, aby odrzucić ten świat, a pójść za nim. Chociaż nie mówił o tym, aby zrezygnować z pracy i tułać się po tej ziemi. Wcale nie. Mówił o czymś wewnętrznym. O przemianie życia duchowego. O przemianie serca. O narodzeniu się na nowo. Jeśli dzisiaj na tym miejscu po raz pierwszy jesteś, to wiedz, że Pan Jezus umierając na krzyżu dał nam ratunek, tak jak Bóg dał ratunek żonie Lota. Ale teraz po Twojej stronie jest tak naprawdę odpowiedzialność. Czy zechcesz skorzystać z tego ratunku? Czy tak naprawdę przyjmiesz zaproszenie, które Bóg Ci daje? Może się okazać, że jeśli nie przyjmiesz, a na pewno tak się okaże, i zostaniesz świadomie w tej swojej Sodomie i Gomorze, chcę Ci powiedzieć, że już się chmury burzowe zbierają. I Boży sąd już za niedługo będzie miał miejsce nad tą ziemią. Nie pozostawaj w tym miejscu. Nie pozostawaj w miejscu swoich grzechów, upadków i niegodziwości. Choćby jak szkarłat czerwone były, to jednak jest nadzieja w Chrystusie Jezusie, aby w momencie zbielone zostały. Ponieważ wyznajemy to i wszyscy razem z połem, z pewnością to wyznamy. Krew Pana Jezusa Chrystusa ma moc dzisiaj Cię oczyścić z wszelkich grzechów. Niech Cię więc Twoja przeszłość nie blokuje. Ale także i to dzisiejsze zwiastowanie kieruje także do ludzi, którzy są już wierzącymi i idą za Panem. Dzisiejszy świat robi wszystko, abyś wyrzucił za burtę kotwicę, ciężką kotwicę i tak naprawdę zakotwiczył się w tej ziemi. Ale Pan Bóg w liście do Hebrajczyków kieruje słowa, że ci, którzy żyją, chodzą po ziemi i którzy wyznają, że zdążają do niebiańskiej ojczyzny, że są tylko pielgrzymami na tej ziemi, tak naprawdę dlatego Bóg się nie wstydzi nazywać ich Bogiem. A więc jak to jest poważna myśl? Kochani, każdy z nas ujęty został przez Boga za rękę. Był taki dzień w życiu siostry, która mówiła świadectwo w moim życiu i w życiu wielu, którzy tu siedzą. Kiedy sam Pan Bóg przyszedł i powiedział, wstawaj i żyj, oto daję Ci nowe życie, Twoja grzeszna przeszłość jest zapomniana, oczyszczona krwią moją. Chodź za mną, weź swój krzyż i naśladuj mnie. Ale może się zdarzyć, że ta troska o życie
spowoduje jakiś ciężar i będzie jak kula u nogi w naszym chrześcijańskim życiu. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Kochani, jesteśmy dzisiaj zebrani na tym miejscu i jestem tego pewien, że nawet jeśli coś takiego wydarzyło się w Twoim życiu, możesz dzisiaj tej kuli się pozbyć i możesz iść z podniesionym czołem odtąd, idąc za Panem. Tylko Ty wiesz, co Ci ciąży. Tylko Ty tak naprawdę, patrząc w swoje serce, wiesz, co jest tą kulą u nogi w Twoim podążaniu za Panem Jezusem. Wiesz to. I kiedy teraz to mówię, staje to przed Twoimi oczami. Pozbądź się tego dzisiaj. Odłóż tą kulę. Powiedz, Panie, oto ciągnie się za mną łańcuch, a na końcu kula, którą jest to, co mnie wiąże z tym światem. Chcę być dzisiaj wolny. Chcę iść jako wolny człowiek. Nie chcę zmarnować swojej szansy, którą dajesz mi, tak jak zmarnowała to żona Lota. Nie chcę, aby ta kula spowodowała, że w pewnym momencie się zatrzymam i stanę się słupem soli. Nie chcę. Kochani, może pochylmy nasze głowy. Będziemy się modlić. Nabożeństwo dobiega do końca. Ale to słowo, jestem pewien, że dzisiaj dotyka jakieś osoby, które tu są. Być może jesteś osobą, która pierwszy raz jest na tym miejscu i tak naprawdę chciałabyś się tego ciężaru w końcu pozbyć. Rozmyślasz, w jaki sposób możesz doznać ratunku. Jezus jest tym ratunkiem. On jest odkupieniem i zbawieniem. On ci może dać nowe życie. Życie wolne od grzechów, wolne od gniewu Bożego. Ale być może też jesteś osobą, która zagubiła się. Wierzysz w Pana Jezusa. Kiedyś był taki dzień, w którym poszłaś za Nim. Ale tak naprawdę dorobiłaś się tych kul u swojej nogi. Pan chce ci dać wolność i jestem tego pewien. Dzisiaj posyła to słowo, abyś wyszedł wolny, abyś zrzucił ten ciężar. Oto Pan wezwał nas, wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Przyjdźcie do mnie, a dam wam ukojenie. Dam wam uwolnienie, ukojenie. Kochani, będziemy się modlić. Jeśli jest taka osoba, kiedy mamy pochylone głowy, podnieś swoją rękę, żebym wiedział, że należy się modlić o ciebie, że chcesz się modlić, że chcesz tej kuli się pozbyć. Chcesz tej niedzieli pójść do domu wolnym. Wolnym od tego ciężaru. Jeśli jesteś taką osobą, podnieś swoją rękę, abym wiedział, że należy się modlić. Dziękuję za te ręce. Będziemy się modlić. Dziękuję. Będziemy się modlić. Dziękuję bardzo. Panie, dziękujemy Ci za dzisiejsze nabożeństwo, za słowo. Panie, jesteśmy pewni tego, że posyłasz nam ostrzeżenie, abyśmy nie upodobniali się do żony Lota, gdyż ona zmarnowała swoją szansę. Ty chcesz, abyśmy żyli wolnym życiem, bez kuli u nogi, bez kotwicy, która nas zatrzymuje na naszej drodze. Panie, modlimy się i modlę się o wszystkie te osoby, które podniosły rękę swoją. Tylko Ty wiesz, Panie, co jest tym ciężarem, co jest tą kotwicą, która ich wstrzymuje na drodze za Tobą. Panie, ja błogosławię te osoby i modlę się, abyś w tym momencie, proszę Cię pokornie, abyś dał im wolność, abyś zabrał kulę u nogi, abyś zabrał tą kotwicę, aby już od tej pory była wolność, pokój i radość, owoce Ducha Świętego. Panie, dzięki Ci. Błogosławimy wszystkie osoby, które dzisiaj podniosły swoją rękę. One tak naprawdę swoją rękę do Ciebie podnoszą, Panie. Abyś ich podniósł, abyś zabrał ten ciężar. To jest ręka, którą Ty, Panie, musisz zobaczyć. Ujmij ich, Panie. Daj im pokój, wolność i taką wolność od tej kotwicy. Czy to są rzeczy materialne? Czy to jest troska o pieniądz? Czy to jest troska o dostatek? Czy to są jakieś rozrywki? Wszystko to, co dzisiaj nas powstrzymuje, niech będzie usunięte w imieniu Pana Jezusa. Dziękujemy Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu.